Dzień doberek, witam się z Wami w nowym filmie. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj taki w sumie niezaplanowany odcinek, ponieważ kilka dni temu kupiłam laminację brwi, zestaw do laminacji brwi w Lidlu, który kosztował 22,99 zł. Ja jeszcze nigdy nie robiłam laminacji brwi. W sumie nawet nie miałam takiej potrzeby. No ale jak zobaczyłam to, mówię, muszę to przetestować. No nie ukrywam, jestem trochę zestresowana. Nie wiem, jak to będzie. Ale zobaczymy. Jest tutaj wszystko ładnie, krok po kroku opisane. Więc już się przygotowałam. Między innymi w folię spożywczą już sobie pocięłam. Powinny być trochę krótsze te kawałki. To jest napisane na szerokość 2,5 cm, na długość 10, one są troszkę dłuższe i pewnie troszkę szersze, ale już sobie przygotowałam, co by tutaj mniej czasu spędzić, w sensie, żeby jak naj... żeby było wszystko przygotowane. I w pierwsze... może tak, pokażę Wam, jak wygląda zestaw. To jest opakowanie, marka Venita. Tak wygląda, to jest cały zestaw, słuchajcie. Mamy trzy różne takie fiolki. One są ponumerowane. Pierwsze to jest glue, klej. Może będę Wam pokazywać później. Dwójka. Perm. Coś takiego jak lakier do paznokci. Trzy. Jakiś fikser chyba. I były jeszcze dołączone trzy szczoteczki silikonowe. One są silikonowe, trzy. I słuchajcie, to jest tak napisane. Perfekcyjnie uniesione i uporządkowane brwi z efektem zagęszczenia uzyskasz dzięki profesjonalnej laminacji Venita Trendy Brows. W zestawie znajdziesz niezbędne do wykonania laminacji składniki, które wystarczą nawet na 20 laminacji oraz odpowiednie akcesoria. Bądź piękna, ciesz się perfekcyjną urodą. Dzięki Venita Trendy Brows. Och, nie stres. Dobra, lecimy z instrukcją. Punkt pierwszy. Użyj mleczka do demakijażu, aby usunąć tłuszcz, kurz i pozostałości makijażu z brwi. Ja mam twarz umytą. Nie mam mleczka do demakijażu, ale mam Makeup Removing z Douglasa. Taką jakąś próbeczkę. Więc użyję tego. Nawet płynu jakiegoś micelarnego nie mam, bo nie używam. Powinna mieć jeden. No ale dobra. Bacik. I czyszczę sobie brwi. Jeszcze chciałam zauważyć, że moje brwi są bardzo niesforne. Zobaczcie, nawet jak taką szczoteczką sobie je czeszę. To one o, w dół może i się układają, ale w tę stronę nie. I co wyczytałam, bo wiecie, ja jestem laikiem, ja nie wiem, jak to się robi i nie wiem, czy to jest prawda, nie powinno się robić koloryzacji brwi w sensie henną, farbką przynajmniej 48 godzin przed laminacją i 48 godzin po laminacji, więc ja mam już taką, już widzicie, startą, wytartą tą hennę, więc nie przeszkadza mi to. Zrobię sobie za kilka dni po prostu farbkę. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, następny punkt. Nałóż jedynkę glue na brwi i rozprowadź klej przy pomocy pędzelka. Ułóż włoski w pożądany kształt szczoteczką do brwi. Włoski powinny przylegać do skóry. To ładnie pachnie. Dobra. Jestem zestresowana. Najpierw nałożyć, tak? Potem wyczesać.
czy dużo dawać tego kleju, czy mało. Nałożę tyle, aby się przykleiły. A chwilkę, jeszcze zobaczę. Następnie przykryj folią i przykryj folią brwi i pozostaw na 10 minut. Dobra. Lecimy z... Kurczę, ale to będzie nie... Nierówne będą. Ten klej to tak słabo. Wiecie, że ja lubię podniesione brwi na mydełko. Jakby mi się to sprawdziło, to super, ale... O, teraz coś jakby... Mogę to palcem zrobić? Nie podoba mi się. Już mi się to nie podoba. Klej nakładam cały czas. Naprawdę obficie. Ja też mam sztywne włoski, więc... One nawet nie przylegają. Do czoła. Chyba z piątą warstwę nakładam tego kleju. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chociaż im więcej ja go nakładam, wziąłam sobie zwykłą moją szczoteczkę, bo wydaje mi się, że z tej silikonowej za dużo produktu schodzi. Ułożę je jako tako. Dłuższe sobie później poprzycinam, to tam nie ma problemu. No, teraz się trochę przykleiły, ale naprawdę... Robiłam to bardzo długo. Jeszcze nałożę teraz sobie taką owarstwę. Już na takie mniej więcej ułożone brwi. Żeby się odechciał robić. Pierwszy punkt, a ja już jestem zbulwersowana. Dobra. Folia. Teraz weź nałóż folię. Jezu, jej nawet nie nałożyłam. Dobra, szybko robię drugie oko. Oko, drugą brew. I też nakładam folię. Stresujące, stresujące, to jest strasznie. Tylko, że jak zostanę bez brwi, albo zrobią mi się białe, albo wypadną. Tu już jedną warstwę wcześniej nałożyłam, one zdążyły się trochę skleić i jakby trochę lepiej. Bo słuchajcie, jak one mają być przyklejone do czoła, no to kurczę, jakoś to trzeba. Jakoś to się musi skleić. Zobaczcie, jak to jest nieprofesjonalnie zrobione. O, tak od dołu jak robię, jest lepiej.
nakleiłam. Tam mi zdecydowanie wyszło lepiej. O jejku. To tak średnio, zwłaszcza tu. No ale dobra, już zostaje. Minutnik. Dziesięć minut czekamy. Co to będzie? Co to będzie? Samolot leci. 8 sekund. Mam taką minę zniesmaczoną, bo coś czuję, że to będzie wielki niewypał. Dobra, czas minął. Ściągamy. Uwaga. Poczekajcie. Pozostaw na 10 minut. Ściągamy. No jak widzicie, no nie za fajnie to wygląda. Wszędzie się klei, tylko włoski średnio przylegają. Janek, gdzie mam to kłaść? Dobra, drugie. No widzicie? Tu już opadło. No ale test to test, prawda? Czy warto kupić, czy nie warto? Ja wiem, że pewnie większość z Was już w ogóle próbowała takich produktów, tylko wiecie, ja jestem stary dinozaur i dopiero teraz robię takie testy. Poza tym ja nie miałam takiej potrzeby, bo ja sobie zawsze na mydełko czesałam. No ale wiecie, spróbować warto. Dobra. Nałóż na brwi preparat z buteleczki z napisem 2. Ten. Przeczesz brwi szczoteczką, aby otrzymać pożądany kształt brwi. Następnie przykryj folią brwi i znów na 10 minut. Wymieszać to czy co? Gęste. I to ma taki pędzelek. O ja pierdziele, chciałam przeknąć, przepraszam. Jak płyn do trwałej. Jak babcia sobie kiedyś robiła, to tak właśnie co piło. To też jest dosyć gęste. O Jezu, jak to śmierdzi. Będę to czesać w tą stronę, tak jak chcę, żeby włoski szły. O jeny, czy mnie piecze skóra? Cóż za emocje. Śmierdzi to cholernie. Po co ja to wąchała w ogóle? Fu. Przeczeszę już tą szczoteczką. O, i tu już jakby troszkę lepiej one szły do góry. Te, co mi wystają długie włosy, ja sobie je przytnę, bo ja i tak przycinam brwi. Nałożę płyn do trwałej. I tak przycinam brwi, więc sobie je na koniec przytnę, ale capi niemiłosiernie. Żeby mi to skórnie wypaliło, bo wiecie, ja tego nie robię tak bardzo dokładnie. Jednak osobiście robi mi się lepiej moją szczoteczką. Za długo to robię, ja wiem. Przypominam drugą też mieć zrobioną, ale dobra. To sobie wytrę, bo boję się, że sobie nie wiem co, skórę wypalę. Dobra, jeszcze raz. Jest napisane na 20 użyć, a ja to będę miała na 2. O ile to w ogóle zadziała? Capi. To nie śmierdzi, to capi. A to dobre. Dobra. Wyczesałam jak umiałam. Folia raz.
O! I robię szybko drugą stronę. Jak umiałam, tak zrobiłam. Minutnik, 10 minut. Boże, ja noszę na prawej ręce zegarek. I ciężko mi wam pokazać, bo tak to bym wam tak pokazała, a tak? No, mogę do góry nogami. Miesza z tym, co? Tak. Ja rozumiem zamysł tej silikonowej szczoteczki, bo wiecie, bo to też pewnie chodzi o to, żeby ona ładnie rozdzieliła te włoski. Chociaż mi się ciężko te włoski przyklejają do brwi, do czoła. Ale widziałam, ostatnio przeglądałam sobie chyba Shein, bo tam chciałam sobie klamrę kupić do włosów szerszą, jakieś tam, wiecie, bajery, pierdolety, bajery. I właśnie były takie szczoteczki, ja nie wiem, czy one były metalowe, czy one były plastikowe. Bardzo cieniutkie, czasami są takie bardzo płaskie i cienkie do maskary szczoteczki, żeby właśnie wyczesywać pojedynczo włoski. Nie wiem, czy ja sobie tego nie zamówię, nawet wiecie, nie chodzi już o tą laminację, ale nawet tak, żeby właśnie fajnie jak na mydełko układam, to żeby to one były naprawdę perfekcyjnie wyczesane, tak bardzo wiecie, równiutko. Ciekawe, czy to się sprawdza. Mi się te brwi robią rude. Nie wiem, czy to jest widać. Dobra, czekamy. Czekamy jeszcze 8 minut. Minęło 10 minut i tak, tą chwilkę jeszcze przetrzymam, bo zrobiłam ją troszkę później, ale ściągnę już tą. Zrobiły się takie rudawe, trochę jaśniejsze. Już momencik. I teraz co tutaj dalej jest napisane? Ale śmierdzi, jak ściągnęłam znowu. Po zdjęciu folii z brwi ściągnij nadmiar produktu suchym wacikiem, tak aby nie popsuć wcześniej ułożonego kształtu. No, mój kształt jest perfekcyjnie ułożony. Mam dosyć duże waciki, więc może złożę go sobie na pół. I będę to ściągać w ten sposób. Teraz to one wyglądają. No ale jest nadmiar produktu faktycznie. Takie zostawię, takie właśnie. Bym jeszcze je rozczesała. Nie, to no nie można pewnie tak, ale. I tak chwilkę, dosłownie minutkę jeszcze podtrzymam tę brew i widzimy się za chwilę. Tak to wygląda. Śmiesznie trochę, ale przynajmniej przylegają do góry. I uwaga, punkt 8, 9. Nałóż dokładnie na brwi preparat z buteleczki numer 3, czyli tej. Nadal uważając na ułożenie włosków, ponownie przykryj folią i pozostaw na 10 minut. On już jest taki biały, taki mleczny. Również ma taki pędzelek jak do lakieru paznokci. Tylko ma sztywny pędzelek. Tamten od tej trwałej, od płynu do trwałej miał miękki, ten ma sztywny. Chyba, że jest coś z nim nie tak. A może specjalnie. No. Tu polecę szybko. Postaram się polecieć szybko. Nie, to już nie śmierdzi, to tylko ten płyn dotrwały i tak śmierdzą. Ojej. Czy ja to pokażę? Dobrze pokazuję.
folia. Cyk. Dobrze. Dobrze, i szybko lecimy z drugą. Barabiał. Ale są rudawe, naprawdę. No rudych brwi to ja jeszcze nie miałam. Widzicie, to nie jest mocny efekt widoczny, ale są. Dosyć grubo tego nakładam. Wiecie co, ten pędzelek jednak się zmiękczył. On po prostu jakiś taki był twardy na początku. Teraz normalnie już. Jak, no jak taki do lakier to paznokci. Dobra. I folię. Minutnik. Czekamy. 10 minut. No, 30 minut. Nawet nie mam relaksu, bo jestem zestresowana. O, teraz mnie też troszkę piecze. No, ale to nic, nie szkodzi. Zobaczymy, co to będzie. Bo jeszcze nam został krok 10 i koniec. Więc widzimy się za 10 minut. Czas minął. Ostatni punkt. Usuń folię, a następnie użyj mleczka do demakijażu, aby usunąć wszelkie pozostałości. Dobrze. Usuwam jedną. Tu w miarę robiłam, wiecie, tak samo, czasowo. Więc jest ok. Biorę wacik, no i tutaj mam ten taki płyn do makijażu. Make-up removing. Dobrze, że chociaż taką miałam, wiecie, jakąś próbeczkę. Słonko wyszło fajnie. Ostatnio te dni nie były za ciekawe. Już to wiecie. Co ja wam mam dużo mówić, co się dzieje na południu, to jest po prostu szok. Naprawdę, bardzo współczuję tym ludziom wszystkim. Straszne. No i co? Muszą trochę przeschnąć. Wytrę chusteczką. Bo oczywiście jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem. Mam tutaj czystą już spiralkę. I sobie je przeczeszę. Ciekawe, ile ten efekt tu muszę przyciąć. Coś tu, wiecie, ja mam też takie nie wszędzie brwi. Teraz tym bardziej, jak mam, nie mam henny zrobionej, to są już takie, wiecie, odrośnięte. No tu muszę przyciąć od tej strony. Słuchajcie. Ciekawa jestem, ile, bo tutaj nie jest napisane, jak długo to się utrzymuje. Chciałabym tak z miesiąc. To nawet bym poświęciła tutaj 30 minut plus aplikacja, no po, nawet tą godzinę bym poświęciła, żebym sobie nie musiała, wiecie, ja też się nie maluję codziennie, no bo taka jest prawda, ale lubię, bo mi się od razu otwiera oko, jakby mam większą powiekę, po prostu lubię, takie mam preferencje. Każdy ma coś tam innego.
I wiecie, wstaję rano, cyk, 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 rozczesuję, fajnie. Jestem ciekawa, ile to się będzie trzymało. No, będę starała się teraz nagrywać filmy regularnie, staram się, na razie, póki co. Więc zrobię Wam jakiś update, ale no, one już są suche. Jestem no zaskoczona, bo byłam przerażona, wiecie, bo myślałam, że już jak ten klej nałożę i tak jak nałożę, a nie nałożyłam go zbyt tak precyzyjnie, profesjonalnie, to że chciałam się w lusterko spojrzeć. Widzicie, muszę umyć w ogóle twarz. To myślałam, że to nie będzie takie precyzyjne, a to naprawdę, tutaj to ja zaraz sobie od razu to obetnę. Naprawdę, no jest efekt. A czekajcie. Zrobimy tak. No widzieliście na początku filmu. W życiu bym takich nie wyczesała. Jestem właśnie tylko ciekawa, jak długo ten efekt ze mną zostanie. Czyli mój test przebiegł pomyślnie. Bardzo fajny zestawik. Tą szczoteczkę sobie umyję i będę miała, jeżeli będzie mi się to utrzymywać, bo jeżeli nie, to się nie opłaca. No 23 zł to jeszcze mogłam tutaj sobie zobaczyć. Jakby ktoś był zainteresowany, to w Lidlu właśnie są teraz takie bajery. No, fajnie, fajnie. Na początku widzieliście minę. Taką zawsze miałam minę na zdjęciach w przedszkolu. Czyli byłam nieszczęśliwym dzieckiem, bo mi robili zdjęcia. No to taka była właśnie mina, bo byłam wkurzona, że ten klej się nie klei. No, kilka warstw nałożyłam, koniec końców wyszło fajnie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Są teraz dosyć jasne, ale mówię, poczekam właśnie te 48 godzin, może nawet trochę dłużej, zrobię sobie brewki, a teraz to mogę nawet wziąć pisaka sobie z NYX-a, dorysować kilka włosków, nie ma problemu. Także mam nadzieję, że taki test Wam się podobał, może był przydatny. Dajcie znać, czy sobie robicie sami laminację, no bo nie mówię tutaj o takiej laminacji u kosmetyczek, czy macie jakieś sprawdzone produkty, bo ja akurat, no mówię, w Lidlu mi się rzuciło w oczy, dlatego wzięłam, mówię, zrobimy sobie test. Dajcie mi znać, jeżeli macie ochotę, czy robiliście, czy robicie, czy macie jakieś właśnie sprawdzone te produkty. Albo jeżeli takie robiliście z tej Venity, no to może dacie mi znać, jak długo to się utrzymuje. Ja jestem zadowolona, więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie ochotę, zostawcie kciuka do góry, zostawcie komentarz. Miło by było, jakbyście zostawili subskrypcję, bo na 4000 subów już całkiem niedługo będę robić fajne rozdanie. My widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo i do zobaczenia. Cześć!